Jak co roku 6 grudnia święty Mikołaj odwiedził domy mieszkańców Tczewa, przedszkola, a nawet redakcję telewizji Tetka i Radia Tczew. Po południu wraz z prezydentem miasta zapalił światełka na choince pod Urzędem Miejskim. Szóstego grudnia to bardzo pracowity dzień w życiu świętego Mikołaja. Tegoroczny maraton rozpoczął się wcześnie rano w redakcji Tetki i Radia Tczew, gdzie Mikołaj pozdrowił mieszkańców i złożył im życzenia. Następnie Państwowa Straż Pożarna zawiozła Mikołaja oraz towarzyszącą mu Śnieżynkę do tczewskich przedszkoli, ponieważ renifery w tym czasie odpoczywały. Tegoroczne święta rozpoczęliśmy 5 grudnia spotkaniem w tczewskich przedszkolach. Przenocowaliśmy w Centrum Kultury i Sztuki i śniadanie zjedliśmy w Centrum Kultury i Sztuki, by 6 grudnia znowu podążać po tczewskich przedszkolach, by spotkać się z wszystkimi oczekującymi dziećmi. Jak dzieci reagują, jak widzą Mikołaja? Nie wiem, ciągną za brodę? Jak to wygląda, święty Mikołaju? Wyjątkowe urwisy. W oczekiwaniu na spotkanie ze świętym Mikołajem są wyjątkowe. Ten moment oczekiwania i te rozanielone twarze wszystkich dzieci wskazują na to, że zasługują na upominki. Towarzyszyliśmy Mikołajowi w drodze do przedszkola Muszelka na osiedlu Staszica. Słowa świętego faktycznie się potwierdziły. Najmłodsi byli przeszczęśliwi, gdy zobaczyli brodatego gościa. Przygotowali dla niego muzyczną niespodziankę. Troszkę się za wami stęskniłem. Dzień dobry! Dzień dobry! Za co kochacie świętego Mikołaja? Że przynosi prezenty. A co dostałaś dzisiaj? Co dostałam dzisiaj? Buty? Mhm. Dużego kinderka. O, super. Zabijanki? Że przynosi prezenty. A co sądzisz o Śnieżynce? Bo nie był sam Mikołaj, prawda? Była. Fajna Śnieżynka też? Tak. Po południu święty Mikołaj spotkał się z dziećmi pod Urzędem Miejskim, gdzie razem z prezydentem zapalił świąteczne światełka na wielkiej choince. Nie zabrakło słodkości oraz świątecznej muzyki. Mikołaj przekazał widzom telewizji Tetka świąteczne przesłanie. Święty Mikołaj ma swoich pomocników, tak jak i wy, drodzy widzowie telewizji Tetka, możecie zostać świętymi Mikołajami. Zajrzyjcie do samotnych, zajrzyjcie do potrzebujących, sprawcie swoją obecnością radość. Tak właśnie wygląda praca świętego Mikołaja. Wszystkim widzom telewizji Tetka oraz wszystkim mieszkańcom naszej kuli życzę, by zapanował pokój na świecie, by wrażliwość wszystkich nas była tam, gdzie jest potrzebna, byśmy wyciszyli emocje, byśmy mogli cieszyć się obecnością swoich bliskich i spędzać radosny czas świąt jak najdłużej. Wesołych świąt!